Cześć ludziska, witam na moim kanale, jestem Bartl, rozpoczynamy piąty odcinek serii Zagrajmy w Zombie Army 4 Death War. Przed nami misja Kanał Śmierci, rozdział drugi, duchy i gondole. Tutaj też mamy do zdobycia bodajże 5 osiągnięć, przepraszam, 5 sekretów. Don't look in the water. Be on the lookout for survivors. The resistance forces should be gathered somewhere nearby. Let's hope so. Ludziska, niestety w poprzednim odcinku pominąłem jeden sekret. Pokazywałem go pod koniec odcinka, gdzie on był. Mam nadzieję, że go zebraliście. Niestety nie mamy, jak widzicie, żadnych ulepszeń do broni. Ten pistolet maszynowy, powiem wam, że troszeczkę no nie jest to, czego szukam. Chociaż on ma słabą celność strasznie. Ale tutaj powiem wam, że nic lepszego, widzicie, nie możemy za bardzo tutaj założyć. Jest tutaj kilka giver, ale one są niestety zablokowane, bo nie mamy dodatku. Bo z tych wszystkich tutaj tu widzę, to ten Thompson jest w miarę najlepszy, że tak powiem. Dobra, będziemy z nim walczyć. Ten pistolet mamy ulepszony, to też niech zostanie. Granaty. Dobra. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak dobra. Naprawdę, grafika jest przepiękna. Wiecie, ja się uleczę, bo mam trochę życia mniej. 4 apteczki mamy, zawsze można wrócić w razie W. Coś pięknego. O, jak widzicie, przedmioty kolekcji. Rączka, liścik, czasopismo, czy tam komiks. Tutaj mam jedno ulepszenie i jeszcze czyn heroiczny. Do zebrania jeden. Aha, paliwo, widzicie? Paliwo. It's a ghost town. Dobra, pierwszy sekret, który możemy zebrać, jest za tym budynkiem. Zombiaki już wstają. A, czekajcie, jakie mamy wyzwanie? Zabij 50 przeciwników za pomocą ognia. Aha. Czy będzie potrzebny miotacz ognia? Bo tu beczki raczej nie wchodzą w grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, ta broń jest strasznie niecelna. Nie wiem, jak to będzie wyglądało przy pomocy. Mamy tutaj jeszcze jakieś skupienie. Proszę państwa. I nie wstawaj. Dobra, musimy tutaj wejść w te bagniste tereny. I tutaj mamy pierwsze ulepszenie. W zasadzie można byłoby się wrócić i ulepszyć może Thompsona na przykład. No zaraz zobaczymy, czy ja mogę się wrócić. No i proszę, tu jeszcze coś jest. Warto to sprawdzić. Kaznodzieja. W sumie powiem wam. Aha, bo my tracimy wtedy tą broń, którą mam. Wolałbym coś. O cholera, ej, dobre to. Kurczę, jaka ta gra jest rozbudowana. Muszę się wrócić po amunicję. Straciłem niestety. Ta broń jest naprawdę niezła. Kurde, znowu rzuciłem ten granat pieroński. Wrócimy się prawdopodobnie i sobie ulepszymy giwerę, wiecie? Może Thompsona, bo używam tej broni. A, już nie ulepszymy, bo jest zamknięte, widzicie? Okej.
kicha. Dobra, jedno ulepszenie mamy zabrane. Ja wiem, że te rozdziały są strasznie długie. Ja wiem, że troszeczkę tak... chodzę tu i tu, zaglądam wszędzie, gdzie się da, ale... To zamówię na przykład widzicie do pistoletu, do broni tej przybocznej. Przecież zasadzkę podpalaczy, o cholera. A weźmy tutaj noga, weźmy gościa. W zasadzie to ja mogę tutaj... Możemy się trochę ewentualnie cofnąć i użyć tutaj sobie... Aj, tutaj zębiaki też wychodzą. Nie wybuch? Ja cię pierdzielę. Po prostu wytrzymały. Trzech przeciwników udało mi się podpalić. Może ten się też podpali. Niestety nie. Nawet takie casy... Takie statystyki wchodzą jak celność. Nie, czekajcie, bo ktoś miał miotacz płomieni, ja nie mogę tego zebrać? A, niestety nie, szkoda. Kurka, to broń jest niecelna. Do Thompsona broń tutaj była. Na Boże, broń, amunicja. To może sobie zbierzemy. Coś wybuchowego. Nie skorzystałem z tego niestety. Pizza. O kurczę, pizzę to bym zjadł. A to są ogniowe te pułapki chyba. Widzicie co mamy w tym momencie. Tutaj nie ma nic. Tutaj mamy czwórka. Kurde, nie to! Pomyliły mi się klawisze. Ja pierdziu. To są podpalające, dobra. Będziemy tego używać. Będzie więcej zombiaków, bo na jednego to nie będę tracił. Czekajcie, gdzie ja to znalazłem? A tutaj na górze. Myślę, że jeszcze jeden chyba damy radę podnieść. A, fajnie. Pudło. Patrzcie tutaj, co chłopaki. Zombie love. Jakie jaja. Dobra, zobaczmy ten budynek. Whoever was here must have left in a hurry.
Czyli co, tutaj jest ślepa uliczka? Moment. Tutaj możemy już użyć się granatu. Zanim to wybuchnie, to... na 50. 10 na 50, proszę. Coś mi się wydaje, że tutaj coś znajdziemy. No właśnie. Mamy tu taki dokument. Przedmiot kolekcji. Nazistowska propaganda. Dobre wieści, towarzysze. Uwaga, niemieccy żołnierze. Na tym obszarze została wykorzystana nowa broń. Cud technologii nadzorowane przez samego Führera. Zapewni nam on ostateczne zwycięstwo i raz na zawsze rozprawi się z naszymi przeciwnikami. Jednakże nie ma triumfu bez ofiar. Być może zobaczycie niecodzienne zjawiska. Możliwe, że nawet wasi polegli koledzy powrócą z zagrobu, by znów służyć Führerowi i ojczyźnie. Nie bójcie się, towarzysze, nie uciekajcie przed tymi nowymi super żołnierzami. Poprowadźcie ich za to na wroga, a następnie oddalcie się w bezpieczne miejsce i przyglądajcie działaniu geniuszu Führera. Radujcie się, towarzysze, bowiem wkrótce zwyciężymy. Dobra. Mamy znajdźkę. O, szczurek się schował. Kolejny. O, weźmy to. No pięknie, pięknie. Dobra, tu już wszystko zebrali chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Oh shit. Jakiś nowy typ przeciwnika. Co to jest? Kill confirmed. Dobra, wiecie co, nie ma tutaj co oszczędzać. Nie zdobędziemy tego achievementu. Tu się trochę może więcej zbierze, ja wiem. No dobra, chodźcie, chodźcie tutaj, bo ja mam dla was niespodziankę, chłopaki. Ci co wchodzą, to też się podpalają, widzicie. A może to pierdykniemy sobie minkę. Aha, to jest to. Not bad. 20. O kurde, sam się podpaliłem. Było proste. Ale mamy dopiero 21 na 50, to jeszcze sporo musimy tutaj ogarnąć. Powiem wam, że ta seria zdecydowanie mi się bardziej podoba niż ta seria ze Sniper Elite. Bo tu mamy taki, wiecie, no więcej się dzieje, więcej akcji, więcej strzelania. My mamy masę ulepszeń, dużo sekretów jest, piękna grafika, naprawdę ja jestem mega zadowolony z tej gry, naprawdę. Warto było wydać te kilkadziesiąt złotych.
Dobra, tutaj chyba nic nie znajdziemy, więc jeszcze zostało kilka skrzynek. Aha, bo i... Aj, kurde. Widzicie, bo ja mam insert i insert, dwa klawisze. No nieważne. Wykorzystałem apteczkę niepotrzebnie. Holy crap. That's a Nazi commander. Moving to engage. It's making runners. Kill it before they overwhelm you. Commander's frenzying the horde. Uciekł z Kubaniec. Muszę go rozpierdzielić, a nie mam klucza amunicji. Dobra, trzeba wykorzystywać te dobrodziejstwa. Co ja chyba to przegrałem. Kurczę, nie mam broni, znaczy amunicji. Holy crap. A, jedynka to anulowanie jest. Shit. Zasadzkę. No ja już niestety nie mam amunicji, muszę się ewakuować po ammo. On żyje jeszcze, kurczę, dalej. O, shit. A to dwóch było, okej. Dwóch oficerów. Ja muszę cały czas ich podpalać tutaj. Mamy tutaj trzy sztuki. Myślę, że możemy to rzucić. Dwadzieścia pięć metek. Sam wszedłem raz w ogień i powiem wam, że to ogień naprawdę jest, no jest silny, to znaczy dużo zabiera nam życia, nie? I sam się kuźwa jeszcze zaatakowałem na koniec. Target down. O, tu mamy rączkę.
Rączka. Edgar. Dobra. Czekajcie, tam nie będę szedł przecież na razie. Kurczę, potrzebuję amunicję. O, jest amunicja do PM. Maybe there's a way out upstairs. Miny, miny w sumie to nie takie złe. Elektryczny potykacz, nie, elektrycznych potykaczy ja nie chcę. Potrzebuję granaty zapalające. Granat trzonkowy, to też jest niezłe. Dzisiaj ja może to wykorzystam. Rzućmy tam gdziekolwiek. A to jest to samo. No dobra. Chciałem coś zapalającego zrobić, wiecie. Ciężki KM. O, gość miał apteczkę. Fantastycznie. Coś tu jeszcze dycha chyba. Niestety gra nam się zacięła, musiałem powtórzyć całą tą sekwencję. Teraz zdobyłem miotacz płomieni. Przyda nam się bardzo, bo musimy to wyzwanie sobie ukończyć. Co prawda mamy tylko 17 jeszcze zombiaków do pokonania. To znaczy 17 zombiaków musimy jeszcze spalić. No nie wiem, tak to... Podpal mnie się jara. Jeszcze jeden przedmiot kolekcjonerski mi został do zebrania. To znaczy dwa w sumie, tak. Źle patrzę, dwa. Nie wiem, czy tutaj coś chyba nie przeoczyłem, ale chyba... A tu jeszcze mam jakiś budynek. Skrzynia. Dobra, chyba wszystko. No dobrze, że się drzwi nie zamknęły, w razie, bo tu będziemy mogli wrócić. To znaczy... W sumie nie mam potrzeby wracania, ale... No niosę tą broń, dźwigam, jestem spowolniony. Zeskocz. Dlatego, że... Chcę to osiągnięcie zdobyć, nie? Zeskakujemy tutaj na dół. A czekajcie, to jest kapitan. Dobra, zejdźmy może do niego, porozmawiajmy. Te amunicji widzę w brud jest. I skrzynek z granatami. Aha, on nie chce z nami rozmawiać. To kij mu w oku. Gun turret right here. Kurde, i to śmigło tutaj mamy. Coś czuję, że tu będzie grubo. Tylko szkoda, że na razie nikt nas nie atakuje. Rozmawiam z kapitanem. Ok, zanim z nim porozmawiamy, to tutaj jeszcze chyba jest sekret. Tylko tak, aha, jak ja się tam drapię, to... To czekajcie, nie wiem, czy ja tutaj mogę to zostawić. Zostawmy tą broń tutaj. Bo tutaj mamy... o, właśnie, komiks. Snajper. Także tutaj wszystko. Wróćmy się po tą broń i idźmy porozmawiać z kapitanem. Jeszcze został nam ten heroiczny czyn do zrobienia.
A, wróć, tutaj nie przeskoczymy przecież. Dobra, dźwigamy to. Kurde, jest na górze. Trochę ta gra przypomina Gears of War, nie? Ale powiem wam, że jest lepsza niż Gears of War. Bo tu jest naprawdę We know as little as you do. It seems to be connected to something on the ground. But the dead won't let us get near it. I see. Listen, we're not safe here. The hell planes could return at any moment. We need to gather our forces and retreat to free Paris. You did say hell planes. Please tell me those aren't what they sound like. Captain, up there! The back! Whoa! Damn it all! Briggs, shoot down that plane! Yeah, man, just shoot. I, yes, sir! Listen up. We've got about 30 seconds before the rest of those damn things show up, so you best get ready to fight! O, cholera. Ej, dobre to jest. Ej, tutaj jeszcze ten rekin jest. Którego jeszcze którego spotkamy jeszcze. I'm on it. No, to ciągają. No, szykuje się grubsza walka chyba. Odpalmy tylu, ile musimy, albo zużyjmy całkiem amunicję. Może coś to kiepsko, nikogo nie ma. Żadnego zagrożenia jakiegoś większego nie widzę. Nie wiem dlaczego taki tytuł. Mocne samoloty zrzucają zombiaki tutaj na nasz teren. Jak ja mam zamknąć? Podejść? Aha. Okej. Jest, wyzwanie ukończone, to możemy do sobie tą broń wyrzucić już. Mi się zapisała, fantastycznie. A jak ja tam zginę? Przecież ktoś to musiał uruchomić. Niemożliwe. Zaraz uruchomię to i ściąga wszystkie zombiaki do siebie, ale...
Ja może na koło pójdę. Lepiej dmuchać na zimne, bo znowu zginę. O kurde, ktoś mnie napierdala. O shit. No i chyba jest po mnie, coś czuję, że jest po mnie. Aha. Fantastycznie. Ej, to słuchaj, dosyć trudna ta gra jest, jakby nie było. Ja sobie może tutaj pójdę na górę i zaczniemy napierdzielać z tego karabinu. Gdzie on tu był, ten karabin? Nie ma go już? A, dupa. Oczyść obszar. Dobra, przeżyliśmy to chyba. To nie było tak źle. Dlatego może, że nie grałem tutaj sam. A, czekajcie, bo tam jest jeszcze jeden gagatek. Kurde, bele, nie mam, kurde, jak się leczyć. Dobra, flamer down. Zostanę jeszcze jeden. Kanion, nie. O matko, im udało się przetrwać. If you hadn't arrived in time, it is unlikely we would have survived that. We are in your debt. We're gonna take this chance to clear out and join up with the resistance in Free Paris. Will you come with us? We can't leave until we've gathered intel on that storm. Resistance orders. So be it. Good luck then. And may God be with you. Dobra, ammo depleted. Przeszukajmy może troszeczkę teren, bo czasami możemy znaleźć apteczkę. No, MP4 możemy wymienić, ale na razie tego nie będę robił. Czasami jakieś truposze mają przy sobie apteczki, wiecie? Ale nie wiem, czy ja chcę ich szukać. Ale bez apteczki to ciężko będzie, nie? Nam tutaj. Tutaj można było, widzicie, na górę wejść też. I postrzelać z działek. Ale już nieważne. Nie widzę żadnych apteczek, więc chyba nic z tego nie będzie. Kurczę, przydałoby się jakąś umiejętność, że kurczę nabyć. Nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby mieć na przykład dwie apteczki przy sobie. Jedna to trochę, kurczę, mało jest. Dobra, dostanę się do schronienia. Come in. I read you. Grazie a Dio. Are you okay? What happened?
We found the captain, but it's not looking good. The Venice contingent is all but destroyed, and the base is overrun with dead. Top of that, we've got this damn hellstorm to deal with. I hate to say it, Bruno, but it's not looking good for Venice. That is bad news indeed. While you were fighting, I spoke with Dr. Schweiger. He has a theory about the storms and the cultists. They may well be connected. But we need you to investigate further. Any intel you can provide on the storm will be invaluable if we are to launch a counteroffensive. Okay. On my way. Nie będziemy tutaj na razie jeszcze szli, bo tutaj mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Musimy tego cywila uratować. Dzięki temu zdobędziemy jeszcze bohaterski czyn. No i mamy 100% osiągnięć. Proszę bardzo. Aj kurczę, zabij 50 przeciwników za pomocą ognia nie zrobiłem. O shit. Ale zjebałem. Wiecie co, bo to chyba już jest koniec misji. Ja pierdolę, wydawało mi się, że to zdobyłem to osiągnięcie. A wiem dlaczego nie zdobyłem. Bo zginąłem i zapomniałem o tym, żeby niszczyć przeciwniku przy pomocy ognia. Dobra. Ale w topa. Mogę użyć granatu tutaj jeszcze na tym. Na tych trzech. To jest chyba już koniec misji. Niestety. O, czekajcie, jeszcze nie. Jeszcze jednego tutaj złapiemy na tą bombę. Dopóki to się nie przestanie palić, ja nie mogę przejść. Jeszcze jeden. Kurczę, niestety chyba nic z tego nie będzie. Ale kicha. A jest, fajnie. Jest, udało mi się zdobyć to. Ale miałem szczęście. Niestety temperament. Dobra. Fajnie. O, tu szczurka jeszcze zabijmy. Kurczę, ta gra jest naprawdę rewelacyjna. Powiem wam, że jestem skłonny tutaj zobaczyć te dodatki. I sobie nabijemy to prawdopodobnie. Także misja dobiegła końca. Kończymy rozdział Duchy i Gondole. Moi drodzy. Miazga. Ułatwienie strzeleckie. Wyższa ranga. I ognisty temperament zdobyliśmy i przedmioty kolekcjonerskie 5 na 5, także fantastycznie. Dziękuję za uwagę, to wszystko w tym materiale, cześć!